Nieoznakowany radiowóz wyposażony jest w wideorejestrator i deskę LED-ową z tyłu pojazdu, na której wyświetlane będą komunikaty dla kierowców. Jego moc to 240 koni mechanicznych. Ten samochód posiada silnik benzynowy, silnik dwulitrowy, a więc samochód przystosowany do dokonywania właśnie kontroli w trakcie jazdy. Radiowóz został zakupiony dzięki mieszkańcom Głogowa, którzy zagłosowali na projekt zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego. Poparcie, jakie zyskał wniosek, zaskoczyło nawet prezydenta miasta. Ten wniosek otrzymał jedną z najwyższych punktacji w budżecie obywatelskim, czyli mieszkańcy chcą bezpieczeństwa na drogach. Zresztą wspominali o tym na spotkaniach na poszczególnych osiedlach. Samochód wraz z wyposażeniem kosztował ponad 190 tysięcy złotych. W połowie został sfinansowany z puli przyznanej w ramach budżetu obywatelskiego oraz Komendy Głównej Policji. Z budżetu obywatelskiego dostaliśmy w kwocie 200 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych zostało rozdzielone na zakup samochodu z wideorejestratorem, a 100 tysięcy złotych na radiowóz oznakowany typu bus. Kolejny nowy pojazd ma trafić do głogowskiej komendy w połowie grudnia. Radiowóz z wideorejestratorem rozpoczął już służbę.